Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce. Publiczne egzekucje kojarzą się głównie ze średniowieczem, szalejącym tłumem i katem ostrzącym broń. Takie procesy były przeprowadzane przed publiką, aby przestrzec innych ludzi. Jednak czy wiesz, kiedy odbyła się ostatnia publiczna egzekucja w Polsce? Odpowiedź może zaskakiwać, bo nie było to średniowiecze. Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce odbyła się po II wojnie światowej 21 lipca 1946 roku. Na stokach poznańskiej Cytadeli powieszono wtedy Artura Geisera, hitlerowskiego namiestnika tzw. kraju Warty. W czasie wojny brutalnie germanizował i eksterminował Polaków. Bolesław Bierut nie skorzystał wobec niego z prawa łaski. Na szczęście ty już wiesz, kiedy odbyła się